Zaczynamy kawką. Kawka jest wypita w otoczeniu dziewczyn i tego pięknego wieńca. I powiem wam, że tak, u nas pada, ale to nie jest taka ilość śniegu, jaką chciałabym zobaczyć, bo tak myślę, że kurczę, może nawet któregoś dnia byśmy wyszły na sanki, że wiecie, Dalcia by chwilkę poczekała w wózku, a ja bym z Lilą po prostu sobie pojeździła, w zasadzie pociągnęła ją, no ale za mało ciągle jest tego śniegu. I tak, dzisiaj chyba zjemy placuszki, może wyciągnę do tego dżemik i zjemy tak na słodko. I jak będę miała możliwość, to przygotowuję kartki, paczki, listy. Wszystko to, bo dzisiaj już jest 10, więc chciałabym, żeby to zdążyło dotrzeć do adresatów. Dla niektórych osób będę miała paczki właśnie w ramach podziękowania za aktywność, za wspieranie kanału. Będę po prostu, wiecie, zapisywać sobie kilka techników i losować karteczki. Wydaje mi się, że tak będzie sprawiedliwie. To oczywiście nie będą jakieś takie mega wypasione paczki, bo chciałabym je wysyłać dosyć często. Raczej takie, wiecie, symboliczne rzeczy, ale wydaje mi się, że takie symboliczne, ale dosyć konkretne, jakieś tam słodkości, coś kosmetycznego, jakiś drobiazg. No teraz mamy święta, więc może jakiś drobiazg świąteczny. Mam nadzieję, że dziewczyny się ucieszą. Do tego oczywiście dorzucę kartkę, jakiś tam liścik i coś takiego chciałabym wam po prostu powysyłać. I tak jak zapowiadałam, robimy dzisiaj placuszki na śniadanie, do tego trochę dżemiku i myślę, że będzie przepysznie. I tutaj mam homemade dżemik truskawkowy, który robiłam latem. Wow. Zaraz wyruszamy na dwór i pokażę wam, bo tutaj mamy te puzzle Baby Sharka i nauczyłam Lilę takiego myku, żeby najpierw, wiecie, dzieliła je sobie kolorami i dopiero wtedy, żeby układała kształty, bo tutaj mamy w sumie 4 układanki. No i wiecie, jak one są przodem, to tak ciężko jest stwierdzić, co do czego, więc układamy kolorami, Lila je sobie dzieli i potem już można układać postaci. Chyba nie tak. O, tutaj. A ja wam ostatnio pokazywałam tą bluzkę z Coca-Coli i voilà. Stwierdziłam, że dzisiaj ją założę, bo w sumie nie ma na co czekać. A my chociaż na te 15 minut się ruszyłyśmy z domu, zobaczcie. Jest całkiem biało. Może jeszcze nie aż tak, żeby jeździć na sankach, ale i tak jest całkiem okej. Okay. W sumie to dawno tak sobie nie spacerowałyśmy, ale to też najpierw Lila miała anginę, potem u Dalci był jakiś taki kaszel trochę niepokojący. No i tak pomyślałam, że w sumie trzeba się w końcu ruszyć, bo jednak nie ma to jak wyrabianie odporności na zasadzie wychodzenia na dwór. Z Lilą tak robiłam, jak była malutka, że dzień w dzień, nieważne jaka pogoda. No i Lila dopiero jakoś tak teraz zaczęła nam chorować właśnie, jak przestaliśmy regularnie wychodzić na spacery. Dobra, można powiedzieć, że mam trochę spokoju, więc zabieram się za robienie listy zakupów, tak plus minus. Zapisuję te rzeczy, o których na pewno wiem z głowy, że będą nam potrzebne. Zaraz jeszcze sobie pozapisuję, co bym chciała konkretnie upiec, ugotować i na święta, i w przyszłym tygodniu. I będę po prostu dopisywała pewne elementy. Wiadomo, że nie kupię teraz tak zwanych świeżych rzeczy na zapas, żeby one leżały i czekały 2 tygodnie, absolutnie nie. Ale jest mnóstwo takich suchych rzeczy, które nam się przydadzą, jak na przykład płatki owsiane, ta masa makowa, mleka UHT, które my pijemy, cynamon, jakieś te pisaki do dekorowania, tego typu rzeczy. Więc myślę, że śmiało możemy to kupić, jak będziemy w dużym sklepie. A już potem takie te typowo świeże jakieś wędliny, no to kupimy u siebie w sklepie mięsnym bliżej świąt. Na pewno nie w Wigilię i myślę, że dzień przed Wigilią raczej też nie, bo zgaduję, żebym po prostu chciała wtedy zamordować wszystkich, stojąc 40 minut w kolejce. Zrobimy to troszeczkę wcześniej,
Ale zgaduję, że jak co roku wyjdzie nagle, że czegoś najważniejszego nie kupiliśmy i trzeba będzie jeszcze lecieć do sklepów. Mówię wam, tak będzie. To chyba czas najwyższy, żeby usiąść w końcu do tych kartek. Mam tutaj dwa rodzaje, taki z misiem i taki z wieńcem. Uważam, że są bardzo ładne. Jest ich 10, tak, 10, więc zaraz zabieram się do wypisywania pierwszych kartek. Chciałabym wysłać kartki do moich internetowych koleżanek, ale też do widzek, które, no jakby nie patrzeć, w pewien sposób stają się mi bliskie, bo często w komentarzach dzielicie się ze mną swoimi doświadczeniami, nawykami, radami, swoją codziennością, więc ja naprawdę też się bardzo do Was przywiązuję. Może to brzmi, nie wiem, dziwnie, nietypowo, ale naprawdę moim zdaniem jakaś tam relacja się tworzy. Więc zasiadam do tego, zaraz spróbuję dobrać jakieś drobiazgi, żeby kartki nie szły tak solo, żeby im nie było smutno. Mam nadzieję, że pójdzie mi to bardzo sprawnie. I jeszcze, kochani, może tak na chwilkę pozwolę sobie dodać taki króciutki komentarz, bo tak, czekam na trzy paczki. Co chwilę sprawdzam tylko na poczcie, czy jest zmiana statusu zamówienia. Dzisiaj ma przyjść jedna z prezentami. I czekam jeszcze na dwie. W jednej paczce też są prezenty i w drugiej już jest coś dla mnie. Na Contigo ostatnio była promocja minus 35% i stwierdziłam, że uzupełnię brakujące mi rzeczy, czyli standardowo głównie kremy do twarzy. Wzięłam sobie tym razem dwa i wrzuciłam coś tam jeszcze również dla Was. Bardzo się cieszę. I wcześniej rozmawiałam z siostrą o tym, co powinnam dokupić babasom. Powiem Wam, że przestałam w sumie zaglądać do Lumpa. Przestałam zaglądać jakoś 2 miesiące temu. No nie no, przesadzam, 1,5 miesiąca temu. Więc na to nie wydaję. I jakoś tak, wiecie, jak mam kupić jakąś jedną rzecz, to nawet patrzę na to, że niech ta rzecz będzie ciut droższa, ale taka porządniejsza. Teraz taką mam, nie wiem... No takie wrażenie, że jakby nie szkoda mi wydać większych pieniędzy na jedną rzecz konkretną, ale bardzo mi potrzebną i mam nadzieję, że dalej to będzie się tak utrzymywać. Tak sobie mniej więcej założyłam, że do Lumpa ruszę wtedy, kiedy zauważę, że na przykład Lili brakuje ubrań. Dalci to raczej przez najbliższe 2 lata nie zbraknie. No ale wiadomo, że tutaj Lila nam rośnie. Póki co naprawdę jest obkupiona potąd, albo i jeszcze bardziej, więc poczekam, ona z czegoś tam powyrasta, wiadomo, że coś tam poniszczy, ale no właśnie taką potrzebną mi rzeczą dla niej jest fajny taki zimowy kombinezon, żeby mogła śmiało tarzać się w śniegu, wychodzić na sanki bez, wiecie, takiej obawy, że przemoknie, przeziębi się i będzie potem jeden wielki problem. Chyba nie skłamię, jeśli powiem, że Lila to dosłownie ma święta, Mikołajki, urodziny, dzień dziecka, dzień w dzień w zasadzie. Dostałyśmy przesyłkę od koleżanki, która wysłała nam kolorowankę, kartkę i coś słodkiego. Potem Wam pokażę kartkę, bo moim zdaniem jest przeurocza. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy kolorowanki, więc zaraz będziemy się bawić. Przyszły prezenty dla taty i dla cioci, więc od razu je pakujemy. Lila koniecznie chce siama, tak? To pokaż, jak pięknie zapakujesz. A mogę troszkę pomóc? Liluś, mogę troszkę pomóc? Choinka. Dzisiaj jest dzień 10. Tak. To będzie tu. Wow. No miam miam, wyciągaj.
pisząc ci. Siema. Kto tam jest? Pokaż Pepi. Pepi. Jaka fajna Pepi. Rękawiczka. Pod nogami jest. Tak o. Szukamy dziesiątki. Pamiętasz, jak wygląda dziesiątka? Oj. Tu jest. Wiśnióweczka. Wiśnia jest? To tati. Pięknie. Dziękuję. Mama. No mama też. A gdzie jest 10? Mama już widzi 10. Tylko oddasz mamusi. Wow. Co to? Cholinka jest. Czekoladowa. Poproszę. O, dziękuję. Mam wrażenie, że to będzie szał prawdziwy. Może tata troszkę pomoże, co? Już biegnę. No to Lili jest, tak, masz rację. Proszę. Mówię zajrzeć. Wam, to będzie szał. Co to jest? Lilusi, twój własny wałek? I twoje prywatne foremki? A jak się wałkuje? Pokażesz? Jak się wałkuje? Pięknie. I u taty chyba też będzie szał. No Lili. To są takie czekoladowe łyżeczki, żeby robić gorącą czekoladę, bo to się rozpuszcza w mleku. To tak, ja lekko tanecznym krokiem odzywam się do Was z łazienki i zabieram się za małe co nieco, a konkretniej może coś podziałamy z włosami, może podziałamy z jakąś maseczką, kto wie. Więc tak, od czego by tutaj zacząć? Może zaczniemy od tego, bo nie zostało mi w sumie dużo, czyli żel aloesowy z Nakomi. Ja go miałam w zeszłym roku w kalendarzu, który zrobił dla mnie Kuba. Ale zaczęłam z niego korzystać dopiero niedawno, bo miałam jakieś tam inne produkty, więc wiecie. Wszedł no niedawno. I myślę, że może podziałamy z tym olejem z nasion baobabu. Zawsze mam problem z tym słowem. Więc to maseczka mam w pokoju, bo nie schowałam od razu maseczek od Pauliny, one były w pudełku, więc nałożę sobie jedną z nich i co? I będziemy się relaksować, tak myślę, że takie 20-30 minut działania produktów i potem prysznic koniecznie jakoś tak. Bardzo potrzebuję tego prysznica, żeby się lekko, by to powiedzieć, podładować sobie tycia baterie, bo ostatnio coś te wieczory są u mnie takie mocno kryzysowe, że już wiecie, godzina 6, niby jeszcze dzień młody, dużo można zrobić, a już się czuję taka wyrzuta i wypluta. Także a w pokoju trwa wielka impreza, słuchamy Maryśki. Lila jakoś tak podchwyciła Mraję.
akurat jak fajnie się złożyło, wypiłam przed chwilą herbatkę z Herbapola i nakładam maseczkę. Nawet nie wiedziałam, że ta marka robi maseczki. Więc tak, oczyszczenie, zmniejszenie widoczności porów, czystek, tymianek, różowa glinka. Także spoko. Więc uwaga, Kuba teraz będzie miał bardzo ważne zadanie. Do magicznego wiadereczka wrzuciłam niki osób, które regularnie komentują filmy. Posprawdzałam ostatnie 10 filmów, pospisywałam, kto najczęściej się pojawia. To jeszcze muszę jakoś tak lepiej zagiąć. I postanowiłam, że parę osób będzie dostawało drobne niespodzianki. Dzisiaj wylosujemy, tak myślę, 3 osoby. I spróbuję jutro wysłać do tych osób upominki. Także Kubuś, czyń honory, 3 karteczki. To jest jedna. Druga. I trzecia. Super. Mam czytać? Możesz pokazać mi. Joanna Aśka Jag. Dobrze, czyli do Asi. Kolejna to jest Mag Bini. Mhm. Dobra. Cóż za ciekawnik. I Anna Cz. O, no okej. Okay. Czyli do tych osób powędrują jakieś drobiazgi. Dzień dobry, 10 grudnia. Szukamy, co jest pod dziesiąteczką u taty w kalendarzu. I mamy dziesiąteczkę. Sprawdźmy, co jest w środku. A w dziesiąteczce skarpeteczki garniturowe. Dwupak. 10 grudnia mamy, więc szukamy dziesiąteczki. O, akurat trafiła mi się w ręce. Proszę bardzo, dziesiątka, zobaczmy, co jest w środku. A pod dziesiątką przeurocze kapcie. O matko, a myślałam o takich, żeby sobie kupić. Strzał w dziesiątkę. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w sobotę, 11 grudnia. Mamy weekend, ale ciągle jesteśmy same, nie ma dobrze. Dzisiaj pomyślałam, że troszeczkę wykorzystam pomysł Agnieszki i to Wy tak jakby zdecydujecie o pewnych drobiazgach w trakcie mojego dnia. Pojawiło się już pytanie, czy zaczynam od kawy, czy od herbaty. Nie ukrywam, że wolałabym chyba zacząć od herbaty, ale zrobię tak, jak Wy wybierzecie. Gotuję też wodę, żeby wypić ciepłą wodę, bo zwykle od tego zaczynam, żeby tak troszeczkę, wiecie, rozgrzać i pobudzić ten brzuch do pracy. I co? Myślę, że dzisiaj kilka pytań na pewno się pojawi. Ogólnie w planach są zakupy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo nie wiem, o której Kuba skończy pracę, więc jeśli skończy ją naprawdę bardzo późno, to prawdopodobnie skoczymy tylko do Biedronki na jakieś takie mniejsze zakupy. Albo już po prostu zostawimy wszystko na dzień jutrzejszy i pojedziemy jutro do Olsztyna, do Auchanu, do dużego marketu, żeby kupić wszystko to, co mi się tam wymarzyło, chociaż nie lubię robić zakupów w niedzielę. A ja Wam chyba nie pokazywałam, bo w końcu to moja choinka zawisła na naszym słupku. 2 dni zrobiłam sobie przerwy, bo tutaj są ogólnie 22 torebki i one też jak widać wypadały, więc Kuba mi troszeczkę pouzupełniał. Więc no już dzisiaj mogę wrócić i codziennie pić po jednej. Ta może być dobra poziomkowa z wanilią, tak myślę. I co? Może ja idę szybko wstawić pranie? Wygrała kawka, więc robimy kawkę. Dobra, w ankiecie jak mam ubrać dziewczynę, czy w takie normalne ciuchy, czy już w takie świąteczne, wygrały ciuszki świąteczne. Troszkę ich mamy, więc powiem Wam, że dla mnie bardzo fajnie, bo przynajmniej jest możliwość je wszystkie założyć. Dla Lili wybrałam taką bluzeczkę z bałwankiem. To jest, zdaje się, prezent od Pauli. Granatowe spodenki, dla Daluśki też takie leginsiki z króliczkiem. One są elastyczne, bo u nas
no dziewczyny mają totalnie inną budowę ciała, więc wiecie, tak jak u Lili dżinsiki były super, tak u Dalci tylko takie bardzo elastyczne ciuszki się sprawdzają. I taka bluza w ten motyw skarpet. Wydaje mi się, że bardzo fajne. Obydwie, zobaczcie, będą w zasadzie w tych samych kolorkach. Zobaczcie, udało mi się nawet zrobić jakieś małe śniadanie. Miałam chęć na jajka, bo Lila też lubi, więc mam kilka z majonezem, mam jakąś tam kanapkę, mam i kawkę jeszcze. Wow, powiem Wam, że nie spodziewałam się, że ten dzień będzie tak ciężki. Mamy zaraz godzinę 13, nie wiem, gdzie mi zleciały 4 godziny, ale no robi się późno, ja już w sumie powinna być ogarnięta, dziewczyny powinny być ogarnięte, wszystko w zasadzie powinno być zrobione, a zrobione jest bałagan i, że tak powiem, brzydko w kurwu matki, ale co, zaraz Lila idzie na drzemkę. Więc mam nadzieję, że uda mi się co nieco nadrobić, bo nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę na to wszystko patrzeć. To ja w nieco ulepszonej wersji, wieki całe się nie malowałam i naprawdę miałam wielką nadzieję, że to pytanie, czy się malować, czy nie, wyjdzie tak, że będę miała się pomalować. W sumie w zależności od tego, w którym momencie bym zerknęła na wyniki, ten wynik był różny, ale stwierdziłam, że o tej sprawdzam, sprawdziłam, było, żeby się pomalować, więc się delikatnie pomalowałam, jakoś tak przy sobocie. Mam wrażenie w ogóle, że dużo dziewczyn tak na co dzień się maluje i to jest fajne i kurczę, ja też mam takie dni, że bardzo bym chciała, że wiecie, wstaję, siadam, maluję się, robię sobie taką przyjemność, ale często jest tak, że po prostu już nie daję rady, nie mam czasu, albo nim uda mi się, wiecie, ogarnąć życie, to jest godzina prawie 14. Już dochodzę do wniosku, że bez sensu, bo zaraz będę musiała to wszystko zmyć. Ale dzisiaj stwierdziłam, że trudno, choćby się waliło i paliło, ja się pomaluję. No i się udało. W ogóle mam dzisiaj mega ciężki dzień, moja cierpliwość jest tak testowana. Znaczy, ja jestem osobą, która nie ma cierpliwości, to do tego mogę się śmiało przyznać, że u mnie ta cierpliwość w zasadzie nie istnieje. Powiedzmy, że są jakieś takie zalążki tego, żebym była cierpliwa, ale no ciężko u mnie o to. Kuba natomiast jest bardzo cierpliwym człowiekiem. W sumie chyba gdyby nie był cierpliwy, to by ze mną nie wytrzymał. No, że skoro wytrzymuje, to znaczy, że naprawdę u niego to jest poziom level master. I tak, no bywają takie dni, kiedy naprawdę już mam dosyć, kiedy mam chęć się spakować i pojechać gdzieś na tydzień, miesiąc, kwartał, tak, żeby mieć tą swoją ciszę, święty spokój i możliwość, wiecie, podejmowania decyzji o wszystkim, bo najczęściej jest tak, że jestem ostatnią osobą do podejmowania decyzji, jak ma wyglądać mój dzień. No ale co, no trzeba sobie dawać radę. Być może jest mi ciężko przez to, że Kuby z nami w zasadzie nie ma, bo pracuje. No ale zostały ostatnie dni takiego dłuższego czasu jego pracy, więc niedługo mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. Powiem Wam szczerze, że podziwiam kobiety, które w zasadzie siedzą same cały czas z dzieciakami. Naprawdę autentycznie podziwiam, bo to jest po prostu coś wow. Każdy człowiek wydaje mi się, że potrzebuje takiego czasu tylko i wyłącznie dla siebie. I wydaje mi się też, że kiedy tego czasu nie ma, no to to jest złe, to źle oddziałuje i na umysł, i na psychę, bo każdy człowiek potrzebuje właśnie takiego momentu wytchnienia, posiedzenia w ciszy, skupienia się tylko i wyłącznie na sobie. To jest ważne, żeby to pielęgnować, żeby właśnie mieć, wyrwać zawsze chociaż trochę tego czasu dla siebie.
posprawiać sobie przyjemność. W ogóle właśnie tak dzisiaj doszłam do wniosku, że nagrywam, ale jakoś tak nie mogę się skupić na dniu obecnym, na chwili obecnej, bo mam wrażenie, że właśnie ciągle coś mnie rozprasza i te dni mi o tak po prostu przemijają. Niedawno odliczałam do grudnia, tutaj już można powiedzieć, że połowa grudnia za nami i to mnie przeraża, bo ten czas tak mi leci przez palce, że to jest po prostu straszne. Nie wiem, nie mogę jakoś tak się skupić na tej chwili obecnej. I tak pomyślałam, że dzisiaj chyba troszeczkę zwolnię i naprawdę spróbuję tak, wiecie, podelektować się tą chwilą, bo coś złego się dzieje. I tak, w ogóle wstawiałam jeszcze jedną ankietę odnośnie ubioru. Było spodnie czy sukienka, ale ostatecznie nie postawiłam na sukienkę, tylko na spódnicę, bo jakoś tak przyszło mi do głowy, że mam chęć założyć ten sweter. I o, spróbuję Wam zaraz pokazać ten jasny sweter i założyłam taką spódnicę w paski, bardzo ją lubię i zauważyłam, że schudłam. Nie chciałam schudnąć, ale coś lecą mi te kilogramy. No i niestety przez to też ubrania, które do tej pory bardzo fajnie na mnie leżały, coś zaczynają wisieć, więc chyba muszę popracować trochę nad tym jedzeniem. No dobra, no to co? Może herbatka. Op. Poziomka z wanilią. Dobra, odzywam się do Was po dłuższej przerwie. Mam tutaj tą herbatkę już prawie, że zimną. Ale tak, no moje dzisiejsze plany w ogóle nie dojdą do skutku. Mieliśmy jechać na zakupy, no ale nie pojedziemy. Bo jest już po prostu późno, jest już prawie godzina szósta. Zanim Kuba wróci, zanim by się ogarnął, to zgaduję, że wcześniej niż o siódmej byśmy nie pojechali. A ja też nie chcę robić tych zakupów w biegu, więc no chcąc nie chcąc musimy wszystko przełożyć na dzień jutrzejszy. Może tylko pojadę w takim razie do Biedronki po parę drobiazgów, bo zastanawiam się, albo dzisiaj zjemy burgery, albo halloumi, ale to już Wy po prostu wybierzecie. Co mamy zjeść, bo ja w sumie mogę zarówno jedno, jak i drugie. Zrobimy też z Lilą niedługo te babeczki z czekoladą z przypisu Ani i chyba dokupię sobie grzańca, bo zostało mi go już niedużo. Więc dokupię, może Kuba też się skusi i po prostu usiądziemy i napijemy się razem. Czy mam jeszcze jakieś ambitne plany na dzień dzisiejszy? Chyba nie. Myślę, że jeszcze wstawię z 2-3 pytania, czy to, czy tamto, także kolacja. Myślę, że pomożecie nam wybrać, czy mam obejrzeć film, czy serial i na pewno coś jeszcze się znajdzie. Dobra, kochani, konkretnie nie będę Wam tutaj wszystkiego pokazywać oddzielnie, bo jest tego zbyt dużo, naprawdę mało być małe zakupy wyszły, olbrzymie zakupy. Wzięliśmy te żelki dla Lili, dwie paczki. Chcę Wam polecić też te gwiazdki cynamonowe, uważam, że one są po prostu przepyszne. Co jeszcze? Znalazłam takie czekolady, wzięłam właśnie trochę słodyczy do moich wysyłek. Wzięłam właśnie coś takiego, wzięłam jeszcze takie zawieszki na choinkę, także no tak jak powiedziałam, trochę tego wybrałam, zobaczcie, przesłodkie są moim zdaniem te czekolady. Wzięłam dostawę grzańca bezalkoholowego, Kuba też wziął sobie parę rzeczy do pracy, także naprawdę zakupy na pełnym wypasie. Just happened. This is not a Christmas.
powiem Wam, że zrobiłyśmy babeczki z przypisu Ani i czuję, że to będzie jakiś jeden wielki sztos, bo po prostu to ciasto jest tak, wiecie, takie puszyste i tak bardzo czekoladowe, że aż po prostu nie wierzę. Jest i tata. Może tata chce nam coś w końcu powiedzieć? Tak. Siemanko. Tak. No dobra, no to jedziemy. Kalendarz Lili. Lila dzisiaj nadrabiała. Znaczy nadrabiała zadanie. A jutro nadrobi to z dzisiaj. A pokaż. A co tutaj jest? Pokaż. Kokardka. Pięknie. Nie pokazałaś mamusi? Kokardka była. Pięknie. Jedenastka. Gdzie jest 11? Gdzieś tutaj. Co obstawiasz? Ja obstawiam kawową. Kawowa ostatnio była. Co tu mamy? A to pokaż. Pokażesz? To jest jakiś drink. Może jakaś sangria? Pokaż. To jest tequila sunrise. A to dla mamy. Tequila, tak drina. No tutaj 11, tata pomoże. Tylko moja czekoladka, bo ty już dzisiaj trochę przeginasz. Misiu jest? Pokaż. No pokaż mamusi. O, dziękuję. Faktycznie, misi choinka nawet. Dzisiaj 11. Proszę. Co tam będzie? Musisz ci otworzyć? Cieszysz się? A co ty już masz na buzi? Jakie szpineczki piękne! Będziesz reniferkiem? Podoba ci się? Teraz ja mam otworzyć? Tak. Pokaż się. Ale piękna dziewczynka. Poczekaj, nie jeszcze drugie. Druga strona. O, jak pięknie! Jest 11 dla starego. Jak tam stary? Nie, nie ściągaj, pięknie ci. Daj, tata ci poprawi ładnie. Nie. Ja mam sobie... Gacie! Za późno, żeby być dobrym? No. Powiem Wam, bo zrobiłam szybki test, że te babeczki naprawdę są po prostu najlepsze na świecie. Muszę sobie koniecznie zapisać przepis, bo będę je robić częściej. Są tak mocno czekoladowe. Wiadomo, że słodkie, bo tam było bardzo dużo cukru w przepisie, 200 gramów. Ja i tak trochę ten cukier ucięłam, ale są mocno słodkie i naprawdę przepyszne. Także jak coś, to ja Wam polecam. Zobaczymy, co powie stary. Dobre? Pychanie? No. Bardzo dobre. No dalej, pozachwycaj się jeszcze. Ale pycha. No Lili robiła. A. No to powinno być jeszcze lepsze. Dzień dobry, 11 grudnia. Szukamy, co jest fajnego u taty w kalendarzu. Szukamy 11. O, jest 11. Jest 11, o super. Bardzo mi powstał. A w 11 kalendarz na 2022 rok i długopisik.
Dziękuję ci, Mikołaj. Szukamy 11. 11. O, paczuszka duża. Zobaczmy, co jest w środku. A w 11 foremki do babeczek.